Słowa Ewangelii według świętego Marka. Piotr powiedział do Jezusa: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Jezus odpowiedział: Zaprawdę powiadam wam, nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Bogactwo człowieka jest tam, gdzie mocniej bije jego serce. To mogą być uczucia, to może być sposób myślenia, poglądy, czyny. To przedmioty, które jakoś człowieka fascynują. To, czym człowiek najczęściej żyje, o czym najczęściej myśli, przeżywa, to intronizuje w sercu. Tę rzeczywistość daje sercu do miłowania. Rzecz nie w tym, by człowiek nie posiadał rzeczy, lecz pytamy o to, jak człowiek posiada. Kiedy człowiek oddaje swoje serce temu, co stało się jego doczesnym bogactwem, może być pozbawionym mądrości. Nic, co jest na świecie, nie może być dla mnie większym dobrem od Boga. Bogactwo jest źródłem nadmiernych trosk. Wydaje się, że trudności człowieka zależne są od tego, co stało się jego bogactwem. Opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Nie można pójść za Jezusem, gdy człowiek nie opuszcza wszystkiego. Co trzeba opuścić? Przeszłość, to, co było w niej dramatyczne, co bardzo wiązało i wiąże poprzez namiętności, złość, gniew, nieprzebaczenie. Taką przeszłość trzeba pozostawić. Ubóstwo to bycie wolnym od niekorzystnych wpływów innych ludzi. Kiedy jest się całkowicie wolnym od tych wpływów, jest się człowiekiem otwartym na Boga. Kim jest człowiek ubogi? To ten, który najczęściej przegrywa. Nie jest panem swojego życia. Zależny, a przez to nieustannie uczący się pokory. Obszary bezradności są obszarami ubóstwa człowieka. Są to sytuacje, w których ciągle coś wymyka się nam spod kontroli. Niedotrzymanie umów, choroba kogoś bliskiego, rozbite małżeństwo własne albo rodziców. Odkrywamy nasze ubóstwo również w tym, kiedy uświadamiamy sobie, że nie wszystko od nas zależy. Ubóstwem jest na przykład bycie odsuniętym na margines, odrzuconym przez najbliższych, niesłusznie oskarżonym. Trudnym doświadczeniem jest ubóstwo w sferze relacji, bycie niezrozumianym, nieakceptowanym w inności swoich poglądów. W czym wyraża się moje ubóstwo? Jak je przeżywam? Czy jest ono dla mnie okazją do pełniejszego zbliżenia się do Pana Boga?